dieses wichtige Spiel für uns gewonnen, zu Null gespielt. Und ja, ich denke, die werden jetzt ein bisschen feiern auf dem Rückweg. Wygraliśmy mit dem ciężki, dla nas trudny mecz, 1-0, do zera. Myślę, że teraz na pewno będziemy się z niego cieszyli w drodze powrotnej. Es wird aber keine große Frage sein, weil Sie wissen, dass wir noch eine schwere Aufgabe vor der Länderspielpause im heimischen Stadion haben, das uns erwartet. Und wir werden diese Woche entsprechend auch diesen Fokus auf dieses Spiel richten. Und wir suchen natürlich dann das nächste Heimspiel zu gewinnen. Jednakże nie będziemy długo świętować. Wiemy, że oczekuje nas jeszcze bardzo ciężki mecz przed przerwą na reprezentację u siebie w domu i dlatego musimy się dobrze na niego przygotować, aby go wygrać. Mir tut das natürlich bei aller Freude und bei aller Wichtigkeit. Mir tut es natürlich sehr leid, dass Kaspolinski, der eine sehr gute Entwicklung genommen hat, der sich heute sehr wahrscheinlich, ja, ich sage jetzt nicht schwer, weil es ist keine Diagnose, aber schon eine ernste Verletzung an Knie zugezogen hat. Przy całym tym zadowoleniu z meczu, niestety bardzo mi przykro dla Kacpra Smolińskiego, który prawdopodobnie jeszcze, co prawda nie mamy takiej dokładnej diagnozy, ale prawdopodobnie ma poważną kontuzję kolana. Ja, das wird mir persönlich leid, aber das gehört auch zum Profisport, das ist auch ein Teil dessen, was man immer mit allem einkalkulieren muss, und wir werden natürlich alles daran setzen, ihn dann schnellstmöglich wieder auf dem Netz zu haben. Ist nachdem wir die Diagnose bekommen und dann entsprechend reagieren. Jest to młody, bardzo utalentowany zawodnik i dla mnie osobiście naprawdę bardzo mi przykro z powodu tej kontuzji, tej ciężkiej kontuzji, ale co prawda oczywiście jeszcze nie mamy do końca diagnozy, ale myślę, że będziemy wszyscy na pewno bardzo dobrze się nim opiekowali i postaramy się, aby jak najszybciej do nas powrócił. Zuletzt möchte ich auch unseren Fans danken. Es sind trotz langer Anreise einige hier gewesen und die haben uns entsprechend unterstützt. Man hat sie gehört, obwohl die Atmosphäre natürlich großartig seitens der Wiesla-Krakow-Fans war. Man hat sie gehört und umso mehr freut sich auch die Mannschaft, dass wir ihnen heute auch mit einem Sieg das danken können. I na końcu chciałbym jeszcze też podziękować naszym kibicom, którzy tutaj dojechali tą długą drogę i nas bardzo solidnie i wspierali, pomimo głośnego dopingu też wyraźnego tutaj kibiców gospodarzy. Mimo wszystko było ich słychać i cieszę się, że zawodnicy mogli im podziękować za ten doping w zwycięstwie. No myślę, że dwie fajne drużyny się spotkali dziś i oczywiście nam brakowało w sytuacjach specjalnych w pierwszej połowie więcej spokoju i lepszej utrzymania się na piłce i to przeciwnik nie wykorzystał, to nasza bramka nie była płatna i przeciwnik tą bramką nas wyblokował i było tam dużo nerwozyty. Druga połowa była za mnie bardzo lepsza. Oczywiście jest to fajny przeciwnik i różnice to robią małe detale i w tych detalach nam się nie udało zrobić remis, dlatego co nas często to nie było dziś, to musimy o to gadać. No i myślę, że i porażka jest trudna. Był to taki remizowy mecz, taki mecz dwóch drużyn, które chcą grać, które chcą dominować na boisku i z czasu na czas przeciwnik dominował. No i nam brakowało sytuacji, gdybyśmy mieli większy spokój na pile i przyprawić się pozycję na finalizację. Także trudny moment dla drużyny. Dziękujemy za wsparcie kibiców za całego meczu. Ja wierzę, że tutaj jest nasza ambitność i motywacja. Pokażę następnym meczu, dlatego co tu stracili, musimy zabrać na wyjazd.